To zdecydowanie jedna z najbardziej mrocznych przepowiedni dotyczących Polski. Według niej przed naszym krajem jeszcze wiele smutku, wiele łez i wiele też niestety strat. A wszystko skończy się tym, że Polska zostanie. No właśnie kim? Posłuchajcie tego niesamowitego proroctwa. To niezwykłe proroctwo spisał pewien polski ksiądz, który w czasie, gdy usłyszał tą przepowiednię, nie był jeszcze duchownym. To właśnie to proroctwo sprawiło, że postanowił zostać księdzem. Wszystko zaczęło się 3 maja 1863 roku, kiedy przyszły ksiądz Bronisław Markiewicz usłyszał o pewnym tajemniczym chłopcu, który wędrował po Przemyślu, ubrany na biało, z różańcem w ręku i miał oblicze przypominające postacie ze świętych obrazów. Co więcej, tajemniczy chłopak chodził wśród ludzi i głosił dziwne przepowiednie. Warto wspomnieć, że tajemniczy chłopiec używał bardzo wyszukanego języka, zupełnie innego niż chłopskie społeczeństwo w tamtym czasie. Nie tylko jednak sposób jego mówienia był niesamowity, ale przede wszystkim to, co mówił, a mówił rzeczy, które wtedy wydawały się zupełnie odrealnione. Mówił o wielkim konflikcie, jaki wystąpi na całej ziemi. Mówił o tym, że Polska da światu wielkiego papieża, ale mówił też o tym, jak wielką rolę odegra Polska w przyszłości. Tajemniczego chłopca, co ciekawe, wcale nie spotkał przyszły ksiądz Markiewicz, ale jego dobry przyjaciel Józef Dąbrowski. I to on usłyszał te wszystkie proroctwa o Polsce. Początkowo jednak był sceptyczny co do przepowiedni dziwnej postaci i zażądał od chłopaka dowodów. To wtedy właśnie Józef Dąbrowski zrozumiał, że ten ktoś wcale nie jest człowiekiem, a archaniołem Michałem. Wszystko dlatego, że w jednej chwili tajemniczy chłopak ujawnił mu bardzo osobiste szczegóły z jego życia, dodając, że jeśli się nie nawróci, marnie odejdzie z tego świata. Od tej chwili Józef Dąbrowski był już pewien, że ma do czynienia z istotą z nieba i opowiedział o tym niezwykłym spotkaniu swojemu dobremu przyjacielowi, czyli przyszłemu księdzu Bronisławowi Markiewiczowi. To właśnie gdy Bronisław usłyszał o tej przepowiedni, postanowił zostać duchownym. Co ciekawe, to wcale nie miało być pierwsze wydarzenie, na które wpłynął archanioł Michał na terenie Polski i w okolicach. Kronikarze opisali, że w 1624 roku wieś Bliznę została ograbiona przez Tatarów. Nie tylko zabrali im ich dobytek, ale też pojmali 60 mieszkańców wsi. Po tym ataku mieszkańcy wsi zaczęli modlić się do archanioła Michała i wtedy stało się coś niezwykłego, bo gdy Tatarzy wracali z grabieży, nagle zaatakowała ich ogromna ilość nieznanych wojowników, ubranych na biało. Wtedy Tatarzy uciekli, zostawiając łupy i ludzi, których pozbawili wolności. Inne zdarzenie związane z archaniołem Michałem miało miejsce we Lwowie, gdzie w 1672 roku Tatarzy, Kozaccy i Turcy w liczbie 100 tysięcy wojowników wytoczyli bój na Lwów i skończyłoby się bardzo źle, jednak podobno pomogła modlitwa, którą skierowali mieszkańcy Lwowa do archanioła Michała, bowiem właśnie zbliżało się jego święto. I dokładnie w wigilię tego święta nagle rozpoczęła się ogromna burza, tak potężna, że odstąpiono od ataku. Ksiądz Bronisław Markiewicz wyznał wiele lat po tym wydarzeniu, że jego zdaniem archaniołowie pełnią rolę strażników, a archanioł Michał musi być właśnie strażnikiem Polski, dlatego ukazał się tutaj w Polsce jako tajemniczy młodzieniec ubrany na biało, by ujawnić przepowiednie. Warto wspomnieć, że proroctwo podyktowane Józefowi Dąbrowskiemu spełniło się, bo chłopak choć razem z Bronisławem Markiewiczem byli razem w seminarium, niestety tylko Bronisław je skończył, bo Józef szybko odszedł i zgodnie z przepowiednią anioła Polski odszedł marnie, bo stracił życie, bo po prostu się zaziębił. Warto natomiast skupić się bardzo silnie nad słowami, które mówił tajemniczy chłopak, który podobno był aniołem. Można je dokładnie poznać dzięki księdzu Bronisławowi Markiewiczowi, który napisał dramat, który miał dać nadzieję Polakom i zawierał przepowiednię, którą ksiądz Markiewicz poznał w latach młodości. Teraz przedstawimy wam fragment 7 aktu dramatu, który napisał ksiądz. Zawiera on właśnie dokładnie słowa, jakie miał wypowiedzieć anioł. Wiele osób uważa, że te proroctwa spełniają się na naszych oczach. Jak sądzicie? Postać nadludzka zjawia się od ołtarza jako młodzieniec 16-letni, ubrany w płótniankę, zgrabnie skrojoną, z modlitewnikiem i różańcem w ręku. Z jego oczu wychodzą jakby iskry. Pokój wam, słudzy i służebnice pańscy, ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował, aniżeli inne narody. Dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej, w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojowników, gotowi na zniszczenie piekielne straszliwie. Konflikt będzie powszechny na całej kuli ziemskiej i tak niszczący, iż naród położony na południu Polski zniknie wśród niej zupełnie.
Mrok jej będzie tak wielki, że wielu ze strachu postrada rozum. Na nią przyjdą następstwa jej. Braki jedzenia, zwierzęta bez życia, dwa potężne zaburzenia organizmu, które więcej ludzi pochłoną, aniżeli sam konflikt. Ujrzycie zgliszcza, gruzy na oku i tysiące waszych potomków opuszczonych, wołających chleba. W końcu konflikt stanie się religijny. Walczyć będą dwa przeciwne obozy. Obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział. Do tego stopnia, że konflikt sam ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu wyznawców judaizmu. Konflikt powszechny poprzedzą wynalazki zdumiewające i mroczne, popełniane na całym świecie, by Polacy przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni nie tylko będziecie się wzajemnie wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim, szczególnie przez Polaków. Austria podniesie się i stanie się federacją ludów, a potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. Watykan ukrył to proroctwo, część Polski przepadnie. Link do filmiku na ten temat w opisie. Imię tajemniczego autora tłumaczy się jako Czarny Pajoł, ale co ciekawe, w jego dziełach są proroctwa na tysiące lat w przyszłość, mówiąc ściślej, do 4000-lecia. Kim jest ten tajemniczy jasnowidz? Naukowcy tak naprawdę nie wiedzą. Prawdopodobnie żył między XIV a XV wiekiem we Florencji i był członkiem zakonu franciszkanów. Nero opisał, jak 7 czarnych grzybów wzniesie się nad planetę. Do tej pory widzieliśmy tylko 3: Hiroshima, Nagasaki i Czarnobyl. Nero przewidział także pojawienie się tajemniczego zaburzenia organizmu, którego objawy bardzo przypominają grypę, ale będą o wiele silniejsze. Nero przepowiedział także pojawienie się na niebie 2 słońc i 2 księżyców. Według jego notatek noce znikną, a ziemia zamieni się w płonące piekło. Ludzie przyniosą się pod ziemię, a góry stracą swoje szczyty. Kiedy oba słońca połączą się w jedno, wielu oślepnie. Przewidywania te przypominają jeden z najbardziej potwornych scenariuszy, jaki może wydarzyć się na Ziemi. Sądząc po opisie, pojawi się gigantyczna siła, która może przesunąć oś Ziemi. Wszystko to doprowadzi do dużej liczby klęsk żywiołowych. Co Nero miał na myśli, mówiąc o pojawieniu się drugiego słońca? Mnich był przekonany, że przez szatana pojawi się tajemnicze zjawisko. Jakiś potężny blask, który dorówna blaskowi słońca. Być może jest to blask jakiegoś potężnego ładunku nuklearnego.